Dariusz Miliński, tak? W Pławnie. Dokładnie, w Pławnej. W Pławnej. Tak. I stworzył tutaj takie miejsce, gdzie można przyjechać, kupić obraz. Czy jakiś inny malunek i teatralek też tu jest, tak? Który zobaczymy. Generalnie, jeżeli chodzi o Pławną, no to mamy trzy atrakcje. Zaczynając od Grodu Rycerskiego, poprzez właśnie Zamek Legend Śląskich, który jest naszą główną atrakcją. I tam w środku właśnie odbywa się ten teatr lalek. No i ostatnią naszą atrakcją jest Arka Dagle. Jest to 40-metrowa łódź. Właśnie jest to takie muzeum sztuki sakralnej. A wie pan co, no nie chcę tak, ale to jak był, tu był potop? Nie, jeżeli chodzi o jakby pomysł na arkę, to sam artysta mówi o tym w ten sposób, że po prostu dłubał sobie w piaskowcu i tam gdzieś w tych piaskowcach znajdował różnego rodzaju muszelki. Te muszelki gdzieś tam podsunęły mu ten pomysł, że tutaj na naszych terenach, skoro jest tyle tego piaskowca i są te muszelki, to musiała być woda. No pewnie to może tak. I on tą wodę połączył właśnie z Arką Noego. I że jak ta woda tak schodziła właśnie już żeby tutaj były tereny zielone, no to właśnie ta Arka sobie tak osiadła tutaj w naszej magicznej na górze. Piękne miejsce. Jak będziecie jechali w Pawnie, no to musicie tutaj zajrzeć.